Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z tryb Fortnite, Forza Horizon 5. Już jestem w trakcie pojedynku. Trafił się jakiś gościu w Tsuru, ja mam Hyundai'a, więc tutaj chyba temat jest przesądzony. Ale jestem w szoku, bo wiesz, Forza traci popularność. Ludzie się już przejedli tą grą, a dalej w trybie Fortnite jest po 52 osoby. To jest bardzo dobry znak. Aha, będzie walka. Jedziemy, o kurde, z X5. No nie wiem co to będzie, ale spróbuję, jestem na dobrej drodze. Kręciłem, dostałem subarkę po tamtym pojedynku, jeździłem tutaj cały czas po strefie i powiem ci, nie było nic ciekawego do zebrania. To bardzo źle. Ale jedziemy, X5 nie powinna się tak łatwo poddać. Dobra, przez te drzewa, dawaj. Okej, zmieścił się. A tu nie były przypadkiem jakieś przeszkody zajebiste? Czekaj. Okej, wyrobiłem. No chyba ten gościu w X5 odpuszcza powoli. Ale nie poddajemy się, jedziemy do samego końca. Na pełnej. Już nie raz. Miałem taką sytuację, że wiesz, już go wyśmiewałem, haha, jak został z tyłu, a tu nagle pyk i gościu mnie wyprzedził, bo się gdzieś rozwaliłem. Bardzo często się tak zdarzało. Okej, to już jest koniec meczu, mojego pierwszego dzisiaj, ale bym wziął tą, ale nie, wezmę Deberti jednak. Piąty poziom, może będę tego żałował, ale raz całkiem fajnie pojechałem tym samochodem, nie jest aż taki zły. Jedyne co w nim jest złe to napęd na tył, ale całkiem dobrze jest skonfigurowany, powinniśmy sobie poradzić. Tu widzę, że mamy jeszcze jakiś zrzut, o X5, kurde no, fajna ta X5 jest, nie? Jak się ma tak czwarty poziom, jakbym miał wybierać między Subaru a X5, to bym wziął X5. Mamy 9 graczy do końca, znaczy w ogóle 9 graczy na mapie, ale ktoś już tam miał 9 poziom, widziałem Cosworta. Może być ciężko, wypadałoby coś jeszcze fajnego dropnąć. Okej, widzę, że ktoś tutaj próbuje mnie chyba zaatakować. Dobrze, o, ktoś Honigana RS200. Dawaj gościu. Kurde, nie w tą stronę jedziesz. Czekaj, bo on coś zbiera, tak? Okej, coś tutaj zebrał, to było chyba do dupy, bo bym to też wziął. Let's go. O, nie zatrąbił mi, kuźwa! Nie ten przycisk naciskałem. O nie, ale lipa. Jak ja nie lubię, jak mi się sterowanie myli. I co teraz? Czekaj. Tak zrobimy. Gdzie on jest? Dobra, mam go. Ale lipa, no kurde, już bym to wygrał. O, kurczę, ale dziwnie. No nie, Audica mnie pokona, S1. Ja się nie poddaję, ale kurde ciężko będzie. Dawaj, rozwal się w coś. Jest! Na załamanie, idealnie brzemo ty. What? Ale przyfarciłem. W ogóle nie spodziewałem się, że tutaj będzie finish w tym miejscu. Ej, to był wciul fart. RS7 może być, ale na koniec mecza ciężko będzie jeszcze RS7 coś wygrać. Wow, ale przyfarciłem fest teraz. Już byłem przekonany, że przegram. I dlaczego w tą stronę się skończył? Aha, bo tutaj jest strefa, tak? Się zmniejsza w tą stronę, okej. Czyli będziemy jechać autostradą, jest 7 graczy. O nie, uciekaj ode mnie, uciekaj. On był już rozpędzony na bank, by mnie rozwalił. Dobra, strefa się zmniejsza, gościu tam, czy on za mną pojedzie? Ja bym chciał, żeby ty wziął. czekaj, ktoś tam jeszcze, tu jest mini, tam widzę, że ktoś jeszcze ciśnie poza strefą, okej. Czekaj, to jest dziwne, o nie, on mnie jeszcze może... Lambosem! Fuck, dobra, przeżyłem. To już będzie chyba koniec, tak? Za 30 sekund. Tak, już są pojedynki. Ale ty, Lambosem jakby mnie teraz zaatakował, to bym nie wygrał.
No bo pojechałby sobie prosto do zwycięstwa. O nie, oni się teraz... Jakie oni mają tu fury? Ja nie wiem, co będzie z tym RS7. Jak ja to wygram RS7, to będzie naprawdę niezły fart. Już się rozpędzają. O kurde, same koksy zostały, ty. Jest, dzięki za powera. O ja, no ciężko będzie. Patrz, jak się spycha gnój. Zobacz gościa. Będzie mnie atakował. Zobacz, ja mam cię szanso. Gdzie ty startujesz, koleś? Co ty chcesz? Bo przeze mnie chyba przegra. Ej, patrz, same 10. poziomy, o co chodzi? Jak oni mają taki poziom wysoki? Fajnie go przyblokowałem. Przeze mnie przegra i bardzo dobrze. 7. bieg. Czy ja rozpędzę tę budę do 350 km na godzinę? Tak, gdzie mi tu każe zjechać? Aha, dobra, to trzeba jechać. No to Centenario tutaj rozwali. Bardzo prosty pojedynek dla Centenario ten ostateczny, co? Jak oni takie fury zdobywają? Skąd? 10. poziomy same. Było kilka osób z 10. poziomami. Nie wiem, jak oni to zrobili. Okej. Patus wygrał. Patros jakiś. Byłem 5? Słabo. No i zaczynam kolejny mecz. 53 osoby. To naprawdę bardzo dobrze jak na Forze, moim zdaniem. Widzę, że już mamy pierwszego przeciwnika. Jestem źle ustawiony. Ach, zabrał, kurde. Tam mam kolejny zrzut, więc spróbuję szybko się tam dostać. Ciekawe, czy ruszy za mną w pogoń. Tak. Pojechał. Jak oni tak szybko? Ej, tam chyba z 4 osoby? 4 osoby miały 10. poziom pod koniec meczu. Nie wiem, jak oni to zrobili tak szybko. Znaczy, no szybko, w ciągu meczu. O kurde, dobra, już chyba wiem. Czekaj, żeby tu tylko ładnie trafić. I zabieramy. Okej. Dobra, jedziemy walczyć. Gdzie jest ten gościu? Chyba go przez chwilę widziałem na mapce. Let's go. Bardzo dobrze, 7. poziom. To chyba całkiem nieźle. No ale gdzieś mi zwiał ten gościu. Widzę, że tu jakieś typki w pojedynku są. Cisną 2. poziomem. Wow. Gdyby teraz udało się jeszcze tak 3 osoby rozwalić, to już bym miał 10. poziom. Musimy szybko kogoś znaleźć. Bo zaraz sobie też poznajdują takie 7. poziomy jak ja i będzie lipa. Oho, jest coś. Ty spadł na dół. O, skubany. To była najlepsza droga ucieczki, a i tak go znalazłem. Dawaj go, mam go. Ford Bronco, o, to nie jest szybki samochód. Nie szkodzi. Jedziemy. Dobra, na autostradę chodźmy, żeby było szybciej. Już bym miał który? 8. poziom, ale by było dobrze. No jedzie tym Bronkiem, ale to chyba nie jest dobry pomysł. Jazda tymi offroadami, co? I zjeżdżamy. Dawaj. Jest, weszło ładnie. Ej, całkiem fajnie się tym samochodem jeździ. No napęd na wszystkie koła, nie? Dużo rekompensuje. Teraz dla kontrastu dostałem napęd na tył. O. No nie wiem, co to będzie, ale to jest szybkie auto, zobaczymy. Tutaj mamy jakiegoś ziomeczka, gdzie my jesteśmy? Okej. Dobra, let's go. O kurde, 10. poziom, lol! Co za typ! I on tu czekał jak ten kleszcz! O, ale będzie ciężko! Ej, skąd on ma 10. poziom? Już? Gaz, ja się nie poddaję, jadę do końca. RS200 Honigana ma 10. poziom. Stał w miejscu, ja myślałem, że się ktoś tam zawiesił albo coś. Rozwalił się, ty! Uuu! Dawaj, ARJ Anderson. Nie w drzewa. Ciężko się nim steruje przy wyższej prędkości.
go pokonał! Trzeba tu zwolnić, bo tu będzie hopa. O, ale mi rzuca tą furę. Okej, ty! Ale jaja! 10. poziom i gościu, wiesz, stał sobie tam, czekał aż ktoś go tak, wyzwie na wprost. Jak ten kleszcz! Ej, RS200 Honigan. Wow! Ole akcja! Już teraz, no dobra, to ja chyba wiem, jak ci ludzie zdobywają te 10. poziomy. Chyba właśnie tak. Ej, w tym samym miejscu kończy się strefa, co na poprzednim meczu, ciekawe. Tu jeszcze popatrzę, no nie, no raczej lepszego dropa to my nie znajdziemy. RS200 nie ma jakiegoś wysokiego VMAXa, ale to przyspieszenie jest zabójcze. Tu będziemy w sumie kończyć na autostradzie, więc wypadałoby zdobyć jakieś centenario albo coś właśnie takiego z wysokim VMAXem, a niekoniecznie z zajebistym startem. Więc ustawmy się może tam gdzieś w drzewa i będziemy startować, jak ktoś będzie jechał w naszą stronę. O! To jest zajebista taktyka, która wygrywa Lamborghini Centenario. Chodźmy tu w las, o. Tam już widzę, że trzech typków wjechało, zaraz będzie dwóch z tych trzech. A to oznacza, że ja już będę gotowy na nich. Znaczy najlepiej jest tak, jak ktoś jedzie prosto na ciebie. Okej, to są jakieś koksy chyba. Dobrzy gracze, znaczy się. Pozjechali sobie do... Opa, pa, pa. O, to będzie dobry gościu. Dawaj, dawaj go. O nie, uciekaj mi stąd! Co on tu robił? O nie, dobrze. Nie, dobrze, dawaj, 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 dawaj. Nie w drzewo, nie w drzewo, nie w drzewo. Okej, okay. Ty bronko dalej mnie goni. Był za mną. Ej, ale... Szybkie to auto jest, jak będzie coś gównianego, to nie zmieniam, ale muszę mieć coś szybszego od RS200. Nie, nie biorę tego gościa. Czekaj, wyłącz to. Zostaję przy RS200, nie biorę funko, nie ma mowy. Wow, ej, ale widzieliście, tak zmasiłem, jakiś gościu zajechał mi drogę, ale nawet nie było widać nad jego samochodem nickname'u ani nic. I mnie tak spowolnił, już bym prawie... czekaj. Ktoś niebezpiecznie jedzie w moją stronę. Niedobrze. Tak nie możemy zrobić. Tak można przegrać RS200, Honigan. Bo jestem na środku strefy. Chodźmy teraz w tamtą stronę. O. Kurczę, najlepiej w tych drzewach jest. Szkoda, że się jakieś centenario nie trafiło, nie? Dobra. 8 graczy. Ej, zajebiście szybko przebiegł ten mecz, przecież było 50 osób. Dobra, jak to wygląda? Poczekamy, aż ta strefa się zmniejszy. I wtedy zaatakujemy. Nie jest rozsądne stać tak przy głównej drodze, dlatego że ktoś może jechać rozpędzony. Patrz, patrz, patrz. Będzie to. Let's go! Tego nie ty wyzywałem, to on mnie wyzwał. Ciam pojechał w ogóle w drugą stronę. Okej. I będzie Maserati. I tak, mimo że on pojechał w drugą stronę, w ogóle gdzieś tam zabłądził, to i tak jadę na maksa. Ale czekaj, tam mogą czekać na mnie koksy, bo nie tylko ja znam tą taktykę w lesie. Pa, na czołówę. Aha, cwaniaczek. O, tu będę w dobrej miejscówce. Ciekawe, czy będę miał jakieś szybsze auto. Oby nie funko, bo funko już mi proponowała gra. I nie chciałem. Nie mogę się pomylić. Muszę wybrać odpowiednią furę. Nie, zostaję przy tym. Żadnych funków nie chcę. Nie ma mowy nawet. Funko to jest ogólnie chyba najszybszy samochód, nie? Tak na prostej, ale na kierce jest go tak zajebiście ciężko opanować, że tym RS200 osiągnę lepszy wynik. W moim przypadku. I teraz technika na kleszcza, czyli stoję w miejscu, jestem niewidoczny na mapie. Jak ktoś będzie kończył tu mecz, a tu się zawsze kończy mecz, znaczy pojedynek, to przyjedzie prosto
moje ramiona i w ramiona RS-200 Honigan. Co się dzieje? O nie, o nie, o nie! Czy on zawrócił? Skończył pojedynek i zawrócił, tak? Tak, wziął RS-200 Honigana, okej. Okay. Czy on zawróci? Co tam kombinuje? Aha, wyłączone są już pojedynki, okej. Okay. To było dziwne. No dobra, on to wie. Ej, coś zajebiście dużo Honiganów jest, nie? Tu Honigan, tu Honigan. Dobra, ile mamy? 17 sekund, to już można się powoli rozpędzać. 10 sekund, okej, okay, to już można się bardzo rozpędzać. I tutaj ile mamy Fomaxa? 350? Gdzieś koło 300 chyba będzie, może nawet nie całe, nie? Okej, okay, no to cały czas prosto na razie. I poszli. Tak, 6 biegów, mi się już biegi kończą. I zobaczmy. O, o, o. Chyba by trzeba było tutaj zaraz skręcać. Tak zrobię za moment, za tym mostem ogromnym. O, ten gościu, który we mnie przywalił, to chyba jest jakiś dobry gracz. Ja już tutaj zjeżdżam. O, ale się od supa odbiłem, gówniano. Tak, ta fura jest lekka. Niestety wszystkie takie przeszkody. O nie, jedźże. Ja on tam pojechał tym jednym Fordem. O, ma jakąś specjalną taktykę z tymi piramidami, widzę. Bo objeżdża je dookoła. Znaczy to nie są piramidy, to są te świątynie, wiecie o co chodzi. O, tak, wdupczył się tu na drogę jakoś. Kurde, i ten gościu co mnie przywalił na czołówę wygrał. Pierniczony, jak on tu jechał? Nie no, jak... Kurde, ja nie mogę się równać z ludźmi, którzy znają całą mapę, wiesz, mają te wszystkie końcowe ścieżki ogarnięte i jadą już konkretnym torem na koniec każdego pojedynku. Bo wiesz, tutaj w Fordzie te końcowe punkty niby są losowe, ale jest ich ograniczona pula, nie? Więc jak ktoś gra zajebiście dużo w ten tryb Fortnite, to wie, że na przykład... Czekaj, pokaż mi mapę. To wie, że na przykład jak zjedzie sobie z autostrady, o, w tym miejscu, to dojedzie do punktu szybciej, niż jak będzie jechał tutaj, nie? Więc on tak zrobił. I zrobił zajebiście w sumie. No to jest dobra opcja. Musiał sobie zjechać tutaj, o, gdzieś. Tutaj sobie wjechał pod, no, i tutaj tą prostą. Tak, ale wiesz, no, zapamiętać to wszystko, to ciężko jest. Teraz wystartowałem sobie z miejsca, z którego też jest świetny widok na całą okolicę. I widać większość dropów. Zobacz, jak fajnie. Ja tu już widzę dwa, więc możemy sobie zabrać. Na pewno będzie lepsze niż moje auto. Niż mój Beetle. O, RS7, bardzo ładnie. O nie. Gra mi się zawiesiła, ech. O, i teraz się wydropiłem. Mamy Macan RR. Także chyba całkiem fajna miejscówka, wydaje mi się. I tutaj zjeżdżamy, od razu mamy widok na wszystkie dropy. A niekoniecznie wszyscy będą nas ścigać tutaj dookoła. Fajnie. O, i proszę, Porsche. Oho, tutaj już widzę, że kogoś mamy. Oby mi nie uciekł. A widzę, że też kogoś ściga. No, zobaczymy, kto kogo pierwszy dogoni. Ja już sobie klakson rozgrzewam, abym nie trafił w drzewo tylko. Jest, jest, jest. Mam tylko 5 biegów. Dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Jest! Aj! Niedobrze! Niedobrze! Stawaj szybko na koła, Porsche! Ale dałem. Ale czekaj, to Tsuru jest, to może jeszcze jakoś to będzie. Jest! Mam cię, Tsuru. Udało się dogonić. No, najgorszy jest ten most. Znaczy ja myślałem, że on spadnie tam na dół, na tym moście i wtedy będę mógł jakoś sobie ładnie przejechać górą. Ale też niestety spadłem. No znowu ta RS7. Już dzisiaj chyba trzeci raz. Raz mi zawiesiła komputer nawet. Oho. Co my tu mamy? Let's go. Mam nadzieję, że w tą stronę. O, nie do końca.
S1 to był Audi, tak? Tak patrzyłem na mapkę, nawet nie patrzyłem na tego gościa, co on tam ma. Ale mam lepszą pozycję i tak, bo omijam te wszystkie lasy póki co. Jedziemy, jedziemy. O, ale tu typa, patrzcie na minimapkę. Wszyscy w wyścigach są, tylko jeden gościu widzę, że tam luźny. Dawaj, Audica, bardzo ładnie, o. A to dosyć równo jest. I siódemka. Co tu za drop, co tu za drop? Coś zielonego to olewam, olewam. Uuu, ale fajnie weszło. Jest! I Mercedesik wleciał. O, widzę, że tutaj ktoś się na mnie chyba szykuje. 9, okej. Okay. Dawaj, dawaj, ziomel. 8 poziom! Patrz, patrz! Idealnie go przyblokowałem. Teraz jazda. O, wysłał mnie później. No to jakiś dobry gracz chyba. O, nie, niedobrze jest. Rozwal się od drzewa, tak jest. Ja już tutaj przyjechałem z tej strony, także wiem, że tu będzie otwarta przestrzeń, więc jadę sobie tą samą drogą. I cykon pojechał lasem, a ja tu idealnie lasy omijam. Więc oczywiście zmniejszam ryzyko rozwalenia się od drzewa i spowolnienia o korzenie. 6. Wyprzedziłem to MG. Właśnie to MG powinno się mówić, to jest brytyjska marka. Okej, teraz zwolnimy sobie. Znaczy była brytyjska za czasów, kiedy ten samochód powstał. Teraz to już jest chińska marka. I cyk! Proszę bardzo, weszło! 8 kontra 8. Ej, nie mam za dużego wyboru. Dobra, biorę to metno, bo to i tak 8 to będzie lepsze chyba. Ale ten mój Mercedes no był strasznie szybki. Tutaj widzę, że jest 6 poziom, też dobre auto. Okej, czekaj, jak to tu wygląda? Autostrada? Nie no, chyba autostrada, tak. Zależy, gdzie będzie ten punkt, nie? 30 sekund. Czy ktoś tu się jeszcze pojawi? No 15 graczy niby jest, gdzie oni są? Ja tu nikogo nie widzę. O, teraz się nagle wszyscy pojawili, okej. Czekaj. Gdzie ten typek tam pojedzie? Tam go widziałem na mapce, ale tak mi się nie podobało, jak on tam jechał. Ale chyba nie miał szybkiego auta. No musiałbym jeszcze ze 2 pojedynki wygrać, żeby mieć takie sensowne auto. Ten samochód super przyspiesza. W ogóle jaki fajny tył ma. On ma silnik montowany z tyłu za siedzeniami i tutaj to widać. Normalnie w takich samochodach jest jeszcze taka pokrywa w środku, a tu w bagażniku masz silnik i jeszcze jak masz tą kamerę zewnętrzną od tyłu, to wszystko ładnie widać. Jeszcze dobrze by było, jakby te elementy tam w środku się gdzieś obracały, te wszystkie paski, ale nie wiem, czy chyba nie dojrzę tego pod tym kątem, nie? Gdzie by tu pojechać? No chyba ta droga jest niezła, wydaje mi się, ale musimy pojechać na drugi koniec tej strefy. No i tutaj jest ile? 200 km na godzinę VMAX? Słabiutko, nie? To na tym ostatecznym pojedynku to nie zaszaleje chyba. No zobaczymy. Mogłem może zostać przy tym Mercedesie, on byłby szybszy. Nie, źle jest. Uciekajmy stąd. Okej, robi się źle. Teraz, wyzywaj, ekstra, gaz. Mamy Honigana. Dobrze! I przez las. O nie. Dawaj. O. Dawaj, MG! O nie, tutaj są te wody takie. Jest! O kurde! Ale weszło! Tylko czekaj, czy ja stąd wyjadę teraz? Tak, zmienię na tego Honigana. W ogóle tam był jeszcze Trackhawk. On też jest chyba dobry. Okej, chyba wyjadę. Okej. Co to było, człowieku? Pierniczę, no dobra, weszło jakoś. Gdzie tu będzie koniec? 6 graczy zostało. Trochę żałuję, że nie wziąłem tego Trackhawka. Ten samochód chyba też nie ma wysokiego VMAX-a. Też gdzieś w okolicy 250.
Może do 300, ale wątpię. Ach, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, tu się jeszcze zmniejsza. Nie wiem, czy jest sens się tu z kimś ścigać, bo szanse na przegraną są ogromne w tym lesie. No nic, ja chyba do tej najbliższej drogi asfaltowej się przykleję i spróbuję szczęścia tutaj. Nie wiem, czy gdzieś będzie sens indziej się pchać. 30 sekund, okej. Dobra, widzę, że ktoś w moją stronę jedzie. No nie wiem, nie wiem. Kiepsko to widzę. Taki dźwięk turbinki śmieszny. O nie! W zupełnie innym miejscu jest niż myślałem. Sześć osób jest. A to pewnie już tam polecieli chyba, nie? Ale nic, jadę do końca, nie poddaję się. Jestem ciekawy tego też VMAXa tutaj. Już mamy 200. I siódemka to już chyba ostatni bieg będzie. Strasznie twardy ten samochód. Czuję to na kierownicy, bo mi wyrywają. I bardzo mocno wibruje. A nie, ósmy bieg jest jeszcze, okej. A, to będzie tam pod tą górkę. Fajnie jakby się pokazywało, który ja teraz jestem. Ale wydaje mi się, że raczej nie pierwszy. O nie, 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 nie. Weszło! Gdzie jest reszta graczy? O, czekaj, tu trzeba było jakoś specjalnie podjeżdżać pod tą górkę. O, kurde, ale mnie wysrało. Nie, nie drzewo! Gaz, 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 gaz. Tu chyba po bardziej tak z lewej strony wydaje mi się, że się uda podjechać. Chyba reszta graczy pojechała sobie normalnie asfaltem dookoła, co jest myślę, że szybsze. A ja pojadę tak i zobaczymy. Ale już widzę tam ich, widzę, widzę, okej. Okay. Czyli oni musieli już wiedzieć, gdzie jest ta końcówka. O nie! Cofaj, cofaj, cofaj. Ciężko, ale czwarty jestem, no. Trudno, ej, straszne koksy teraz są. Ja miałem taką przerwę od trybu Fortnite i wszyscy w tym czasie poznali już te ostateczne cele. I to jest chyba taka główna przeszkoda, nie? Żeby wygrywać. Ciężko może być, ale i tak duży plus za to, że dalej tryb jest popularny. Powinni więcej takich PvP trybów pododawać typowo. Gdzie naprawdę, no, można by było się wykazać, ale też tak w taki szalony sposób, nie? Myślę, żeby ta gra trochę zyskała. Tak uważam. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Cześć.